Witajcie w kolejnym odcinku ogłoszeniowo-vlogowym. Jak wspomniałem w moim ostatnim filmie, założyłem niedawno konto na portalu Patronite i chciałbym Wam kilka słów na ten temat powiedzieć. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest Patronite, to powiem kilka słów na ten temat. Jest to portal dla twórców oraz dla ludzi, którzy chcą ich wspierać. Pozwólcie, że posłużę się cytatem ze strony. Patronite łączy autorów z osobami, które chcą wesprzeć ich pasję nie tylko dobrym słowem, ale i finansowo. Patroni wpłacają regularne, comiesięczne kwoty na konto autorów, a ci mogą je wykorzystać na potrzeby swojej działalności. Autorzy zyskują możliwość rozwoju, a patroni dostęp do wyjątkowych nagród, a także bezcenną świadomość realnego wspierania pasji innych. Tutaj jest to bardzo ładnie opisane i trafia w samo sedno. W każdym razie, jak wiecie, ja niedawno zrezygnowałem z pracy, założyłem własną działalność gospodarczą i rozwijam markę, jaką jest Naukowo TV. No i oczywiście, na ile jest to możliwe, inwestuję w mój kanał, ale wiecie jak jest, aspiracje zawsze są większe od możliwości. Jest kilka takich rzeczy, które chciałbym rozwinąć i właśnie z takich moich planów, które potrzebują wkładu finansowego, to są na przykład. Na pewno jest kilka książek, które by mi się przydały. Poszukuję cały czas dobrego atlasu zwierząt wymarłych, zwierząt prehistorycznych. Dodatkowo chciałbym poruszyć też temat przeszłości rasy ludzkiej. Takich filmów jeszcze nie było u nas na kanale. Mam wypatrzonych kilka książek na ten temat, ale na razie ich nie kupiłem. No i póki tematu nie zgłębię, to nie będę mógł nakręcić o tym filmu. Często też prosicie o filmy dotyczące bazy na Księżycu, kosmicznego górnictwa czy podróży międzygwiezdnych. Tutaj też wypadałoby, żebym co nieco doczytał. I myślę, że to są teraz takie tytuły książek, które najbardziej bym potrzebował. Czyli fajny atlas dotyczący zwierząt, coś na temat przeszłości człowieka, przeszłości rasy ludzkiej, bo o to bardzo często prosicie w filmach. A tak jak mówiłem, nie pojawiły się jeszcze tego typu materiały u mnie. No i kosmos, futurologia, też tematy, o które prosicie. Drugim takim moim marzeniem jest nakręcenie 3 odcinków serii Historia Ziemi w plenerze. Dokładnie chodzi mi o odcinki dotyczące ery mezozoicznej, czyli dinozaury. Chciałbym bardzo, żeby te odcinki nie powstały na green screenie, tylko żeby były zrealizowane z troszeczkę większym rozmachem i najchętniej nakręciłbym je w jakimś parku dinozaurów, no ale niestety wymaga to jakiegoś wkładu finansowego ode mnie. Kolejną rzeczą jest inwestycja w sprzęt. Tutaj na pewno chciałbym kupić nowy statyw, ponieważ stary już się trochę popsuł. Nie ma dokładnej możliwości regulacji wysokości, co jest uciążliwe. No, dużo z tym statywem przeżyłem. Towarzyszył mi w większości filmów, które powstały na kanale. Ma ponad 3 lata. No i niestety nadaje się do wymiany. Kolejną rzeczą jest też ze sprzętu jest oświetlenie. Bardzo możliwe, że niedługo będę nagrywał w trochę innym miejscu moje filmy i wiem, że jest tam trochę ciemniej. I oświetlenie, które obecnie mam, może nie wystarczyć, więc bardzo możliwe, że będę musiał w to doinwestować. No i taka czwarta rzecz, w którą też chciałbym zainwestować pieniądze, to są kurcy, a w zasadzie jeden kurs, bo 2 kursy już przerobiłem. W zimie byłem na kursie Photoshopa oraz na kursie wideo. Te kursy bardzo wiele wniosły do filmów na moim kanale. Jakbyście sobie porównali na przykład filmy Titanoboa czy o Quetzalcoatlu, porównajcie sobie z filmem Dunkleosteus albo serią Historia Ziemi chociażby, widać naprawdę duży przeskok. Kurs Photoshopa i kurs wideo bardzo dużo mi dały, ale potrzebuję jeszcze jeden kurs, jest to kurs montażu. Bardzo bym chciał przenieść się z Sony Vegasa na Adobe Premiere i jest taki kurs bardzo fajny i wiem, że mógłbym się tam bardzo dużo nauczyć. Tak więc jeśli chciałbyś mnie wspomóc i przyczynić się do rozwoju kanału, to zapraszam Cię na mój profil na portalu Patronite. Zebrane środki przyczynią się do rozwoju merytorycznego oraz jakościowego, a także sprawią, że filmy będą dłuższe i kręcone w innych lokacjach, a nie tylko w moim mieszkaniu na green screenie. Ja nie będę się nad tym dłużej skupiał. Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam Cię, zostaw komentarz pod tym filmem,
lub napisz do mnie prywatną wiadomość na Facebooku, na pewno odpowiem. Teraz przejdę dalej, czyli do drugiej kwestii, jaką są warsztaty. O warsztatach już troszeczkę wspominałem przy filmie o Q&A, jednak teraz wiem już troszkę więcej i podam Wam trochę więcej szczegółów. Tak więc w odpowiedzi na Wasze prośby dotyczące jakichś spotkań ze mną napisałem dwa rodzaje warsztatów. Pierwsze warsztaty to są warsztaty dla dzieci pokazujące eksperymenty fizyczne i chemiczne. Jak to wygląda, możecie zobaczyć na filmiku z Suchej Beskidzkiej. Drugie warsztaty natomiast są dla młodzieży oraz dorosłych i dotyczą YouTube'a. Opowiadam w nich, jak zacząć swoją przygodę na tym portalu, jak nagrywać pierwsze filmy, na co zwrócić uwagę i przede wszystkim, jakich błędów nie popełniać. Omawiam tam wszystkie etapy produkcji i właśnie te najczęściej popełniane błędy przez młodych twórców. Myślę, że te warsztaty są fajne dla ludzi, którzy po pierwsze chcieliby zacząć nagrywać filmy na YouTubie, chcieliby rozpocząć swoją przygodę z tym portalem, ale nie tylko dla nich, ponieważ ludzie, którzy się ogólnie interesują filmowaniem czy nowoczesnymi mediami, takimi jak jest YouTube, też znajdą coś dla siebie. Posiadam konspekty do obu warsztatów i mogę je wysłać instytucjom, które chciałyby ze mną wspólnie zorganizować takie warsztaty. Jak na razie szykuje mi się wizyta w Rabce Zdroju, Tarnowie oraz ponownie w Suchej Beskidzkiej. No i dodatkowo kilka występów jest w trakcie dogadywania, więc na razie nie będę zdradzał żadnych szczegółów. Jeśli chcielibyście, żebym wystąpił w Waszym mieście, na przykład w szkole, domu kultury czy jakiejś bibliotece, no to musiałbym się dogadać z tą konkretną instytucją. Możecie do mnie napisać prywatną wiadomość w tej sprawie i zobaczymy, co da się zrobić. Myślę, że nie będę tego filmu przedłużał. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu ze mną. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!